Culture Park. Tutaj mam jeszcze Narodowe Muzeum Informatyki Komputerów. Ale w tej chwili przykuła moją uwagę łódź podwodna. Myślałem, że to jest jakaś prawdziwa łódź podwodna, ale to jest tylko model drewniany. Ale i tak super wykonany. Jeszcze tak dużego modelu to ja nigdy nie widziałem. Jak muzea, to muzea, tu już jesteś pęknięte. Pokład. Mostek, no ciekawie wykonane. Okolice Belcher Park, baraki. No to już wygląda na ruinę. Wygląda na ruinę. Te miejsce na rowery, Daszek. Dzisiaj jest 2 października, godzina 10 rano. Idę pozwiedzać, no już lepiej przygotowany przez 2 tygodnie. Czytałem, oglądałem filmy o tym. Ale mam w tej chwili dzisiaj jedno pytanie takie, na które będę spróbował uzyskać od nich odpowiedź. Dlaczego popełnienie błędu przez operatora Enigmy było tak dla nich ważne? Dlaczego wysłanie tej samej wiadomości dwukrotnie miało tak istotne znaczenie? To jest, tak mi się coś wydaje, to tak jakby mamy równanie z dwoma niewiadomymi, jedno, i musimy rozwiązać to równanie. No i dwie niewiadome, nie wiadomo. Ale jak się skonstruuje dokładnie tą samą wiadomość z drugim kodem i wyjdzie inny wynik, to wtedy zaczynamy mieć dwa równania z dwoma niewiadomymi. To możliwe, że to chodzi coś w okolicy, ale spróbuję się dokładnie dowiedzieć. Możliwe, że moje wyobrażenia się nie pokrywają z tym, jaka ta odpowiedź powinna być. Zobaczymy. Po przejściu przez bramki biletowe jestem w tej chwili w gmachu takim powitalnym. Jest kawiarnia. Tablice o ogólnym przeznaczeniu. Opuściłem budynek powitalny. To są baraki, w których pracowali kiedyś. Była cała fabryka łamiąca kody. Tutaj jest radiostacja na Suchowo, ale tu jeszcze dojdę. Postaram się dzisiaj omijać te punkty, w które już odwiedziłem 2 tygodnie temu. No ale pewnie jeszcze tak pokrótce przeskoczę po nich. Mały domek. Mało okienka. Baraki, tak tu pracowali. Tu jest buda przewodników. Także nie coś, co tak naprawdę się interesuje. Potrzebuje. Tu jest główna brama. Była kiedyś. Brama obecnie zamknięta. Inne budki wartownicze. Zrobiła
zrobił sobie odcisk pieczęci na wizy przejściówce. Plac zabaw dla dzieci. O, nawet jest jakiś. No i kawiarnia. Jest, już funkcjonuje, ale wejście chyba jest od drugiej strony. Mansion, czyli dworek po naszemu. Jest to rezydencja, która przez rząd brytyjski została kupiona pod koniec lat 20., na początku lat 30. XX wieku. Tam się wszystko zaczęło. Po tym, jak się Bletchley, muszę się nauczyć, jak to się wymawia, Bletchley Park rozwijał, no tam zostało tylko dowództwo i był to ostatecznie budynek reprezentacyjny. Pójdę do niego później, ponieważ już tam byłem. Także trzeba mi się skoncentrować na rzeczach, miejscach, w których jeszcze nie byłem. Ogólnie ciekawa jest historia nazwy Bletchley Park, nazwy kodowej. Nazywano ją Station XX. Wzięło się od tego, że oryginalnie tutaj była stacja komunikacyjna rządu brytyjskiego do odbierania wiadomości z ich ambasad. Była to stacja 10, tak? Stacje były numerowane kolejno, była to nazwa 10 i 10 w systemie rzymskim to jest X. I na wieży ciśnień była zlokalizowana ta radiostacja, ta wieża się nazywała od nazwy stacji stacja X. Ale z czasem ta stacja została zdemontowana, ponieważ ona miała tutaj gigantyczne anteny, i które z daleka było widać, że tutaj są jakieś instalacje wojskowe, i od momentu, kiedy się tutaj przeprowadziła kryptografia z Londynu, no postanowiono tą stację zlikwidować z tego względu, żeby nie wzbudzać jakichkolwiek podejrzeń, czy też narażać ją na zbombardowanie. Więc ten teren tutaj, budynki w ogóle się nie charakteryzowały niczym specjalnym, niczym ciekawym. Ale cały teren, cała tutaj organizacja od tamtego czasu otrzymała nazwę kodową Station X. Taka jest to historia. Zaplecze dworku już nie wygląda okazale, tylko front jest ładny. Może to już są przybudówki. A, tu są te kotydże sławne. Do nich za chwilę. W momencie, kiedy w dworku zaczęło brakować im miejsca dla kryptografii techników i inżynierów, zostali przeniesieni do garaży. Wystawione różne pojazdy, karetka, obok pompa strażacka, w tle warsztat albo biurko dyspozytora.
ale nie mogę jej namierzyć. Widzę, że ciśnie. Six Packard. Fajna pogoda na przejażdżkę tym motorem. Warsztat, ręczne wiertarki. Narzędzia, części, jak u dziadka Władka. I stół warsztatowy. Taką ciekawostką, że nie tylko Polacy się dobierali do Enigmy i ją zdekodowali, ale również Niemcy dekodowali Enigmę, próbowali ją zhakować i Niemcom się to też udało. Także Niemcy byli świadomi, że jest możliwość złamania kodu Enigmy. Tylko nie mieli dowodów, że ktoś inny jeszcze to zrobił. Budka strażnicza i brama tylnia, gdzie motocykliści i kurierzy motocyklowi dostarczali tylnym wejściem informacje z Londynu. Niemcy, kiedy złamali swoją własną maszynę kryptograficzną, nie chcieli od razu jej zmieniać, ponieważ w obiegu mieli 40 tysięcy sztuk tych maszyn i wymiana była dosyć kosztowna i skomplikowana, i tylko dlatego, że oni sobie zdawali sprawę, że można ją złamać, no to potrzebowali jeszcze dowodu, że ktoś inny też próbuje ją złamać, bądź ją złamał. I w tym celu prowadzili intensywne prace poszukiwawcze i się dobierali do wszystkich ośrodków, o których wiedzieli, czy mieli jakiekolwiek informacje, że się znajdują szyfrowaniem. No nie udało mi się takiego dowodu dostać, w związku z czym dalej używali Enigmy. Ale Hitler i generałowie zdecydowanie chcieli już w tym momencie mieć coś bardziej
bezpiecznego. Jak Enigma miała 3 do 4 krążków, to Hitler używał już maszyny szyfrującej, która się miała 12 krążków. I tę jedną drugą maszynę szyfrującą, to już tu Bletchley Park złamano. Ten budynek kawiarni został zbudowany w 1940 roku jako tymczasowy. W tej chwili ma 80 lat. Cottage 1, cottage 2, mały domek drugi i cottage 3. Ten cottage trzeci jest najważniejszy, bo tutaj w nim pierwszy raz złamano kod Enigmy. No niestety, drzwi są zamknięte. Brytyjski pionier kryptoanalizy zmarł w 1940 roku. 43 roku. Podwórko. Jak już zaczęło brakować miejsca i w garażach, i w tym głównym dworku, no to jeden z kryptografów brytyjskich przeniósł się do kotydżu. Pierwsze dwa kotydże były już zajęte. Tutaj mieszkał ktoś lokalny. Pozwolili mu na terenie pracować. Więc jeden kotydż został wolny tutaj. I ostatecznie tutaj kod Enigmy w Wielkiej Brytanii został złamany pierwszy raz. Już praktycznie. Tak w praktycznej pracy został złamany. Był to wielki sukces, ale nikt się o tym nie dowiedział. Nawet pracownicy tutaj ośrodka nie wiedzieli, co i kiedy, że im się to udało. Tutaj przy tym terenie jest pomnik polskich upamiętniających wkład polskich kryptografów. Tablica ta upamiętnia pracę Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Żygalskiego, matematyków polskiego wywiadu, którzy pierwsi złamali kod Enigmy. Ich prace. Ich praca ogromnie pomogła kryptologom w Bletchley Park, przyczyniła się do zwycięstwa aliantów w wojnie światowej. Pomnik postawiony w 2002 roku. Sami Polacy nie zostali tutaj, ci kryptografowie polscy nie zostali dopuszczeni do ośrodka w Bletchley Park. Muszę się nauczyć, jak to się wymawia. Brytyjczycy ich po prostu nie dopuścili.
Dalsza historia panów jest taka, że jeden z nich w czasie wojny pod Balearami zginął. Płynął na statku, statek został zatopiony i zginął. Zatopiony, storpedowany, jakkolwiek, w wypadku morskim. Drugi z nich po wojnie wrócił do Polski. SB się nim interesowało. Generalnie do końca życia pracował przy liczydle. Był zwykłym księgowym, szeregowym księgowym. Trzeci z nich został w Wielkiej Brytanii, pracował na uniwersytecie jako matematyk, wykładał matematykę. Okazuje się, że dekodowane wiadomości niemieckiej korespondencji były tak ważne w czasie II wojny światowej, że w sytuacjach, kiedy Anglicy, generalnie alianci, dostawali w dupę od Niemców, to było w sytuacjach, kiedy kryptografowie się nie wyrabiali. Mieli po prostu przerwy albo nie byli w stanie złamać kodu. Nie był to algorytm, który oni tu używali, pewny. Średni czas złamania kodu to było około 3,5 godziny. Codziennie musieli to robić, i tylko że było kilka rodzajów sił zbrojnych, którzy posługiwali się osobnymi kodami. I każdy z tych codziennie zmieniali te kody i codziennie te kody musiały być łamane. Siły morskie, powietrzne i lądowe miały osobną tablicę kodów, używali Enigmy, więc każdy z tych kodów musiał być codziennie osobno łamany. Im szybciej złamali, tym szybciej mogli dostać. To by informacje mogli przekodować, ale to był średni czas. Więc czasami się zdarzało, że zdekodowali po 15 minutach, a czasami nie zdekodowali. Budka 11-11A. Tutaj były zlokalizowane bomby, to znaczy maszyny kryptograficzne. O, samo się otworzyło. Już tu.
Jak bomba dostała swoją nazwę. Tam jest kilka możliwości wyjaśnienia. From the dźwięk. Dobrze. Idąc do celu. Polska bomba. Bomba ma tu dwa znaczenia po polsku. Jako ekscytacja czegoś, co jest bardzo dobre, coś na kształt gałki lodów, która sprawia nam przyjemność, sprawiała przyjemność polskim kryptografom. Zrozumiane, mam nadzieję, pewnie można to lepiej powiedzieć, ale wyjaśnili źródło pochodzenia nazwy bomba, którą potem tutaj używali. Bomba w działaniu. Sprawdza wszystkie możliwości. Jedzie po kolei 17 tysięcy możliwości w ciągu 2 minut. Każda kolumna składająca się z trzech urządzeń to jest jedna enigma. Ta maszyna jechała 32 enigmy sprawdzała. Tutaj jest na końcu jest rządek osobny trzech. To jest weryfikacja, test. Maszyna się zatrzymywała w momencie, kiedy znalazła prawdopodobną kombinację początkowych ustawień.
Cut 11. Barak 11. W baraku 11 można poczuć klimat pracy. Barak 11A był przygotowany naprawdę komfortowo, zrekonstruowany, a ten widać jest oryginalny. No jak to w baraku z dykty z lat 40. Haki metalowe, drewniane. Drewniane półki, półeczki, grzejniki. W tym budynku przez 8 godzin pracowali ludzie nad z bombą. Zapuszczali te bomby, maszyny i szukali ustawień. Są panienki na wideo, opowiadają o swoich przeżyciach. Każda szafa to była pojedyncza bomba. Tu widzę akurat dwa rzędy po dwie maszyny, ale prawdopodobnie tutaj było znacznie więcej. I remember when I first joined up, I was scrubbing toilets. And I said to the girl that was with me, you know, this isn't right. I have a higher school certificate and I'm scrubbing toilets. And she said, well, I've got a diploma from Cambridge University and I'm scrubbing them too. That put me in my place. Even the debutantes are mucking in. There are a great many brilliant brains at those settings. Or something. Dziewczyny opowiadają, że chodziły na uniwersytet, a teraz czyszczą toalety. Tak nazywały pracę przy tych maszynach, przy wyszukiwaniu kodów. Praca była dosyć prymitywna, no ale z drugiej strony matematyków tutaj nie stawiali do zapuszczania prostych maszyn. Znaczy, maszyny były skomplikowane, ale obsługa była prosta. Barak trzeci. Już tu byłem na poprzednim filmie, także nie będę powtarzał. Ale czegoś ciekawego tutaj szukam. Prezentacja wideo. Osoba po prostu czeka. Pani czeka, poprawia makijaż, pije herbatę i to jest na tym wideo. Widać, że tu jest jakaś poczekalnia, ale nie tego wciąż szukam. Barak szósty. Machine room, pokój maszyn. Kolorowanie Enigmy. Czerwony, żółty, zielony, jasny niebieski. I need you to double back on a new frequency. We're throwing as much as we can at it. 6950 kilocycles and coming in from North Africa. Kilocycles. Oh. Częstotliwość. Good. Can you also
pokój net ZX room. Fajnie są powieszone ubrania, torebki. Gdzie to przyjeżdża? Ach, poznajemy, co to jest. Hey everyone, we've broken the light blue. Wow! Yes. To są macierze Żygalskiego. Żygalskiego? Jak ci ludzie się nazywają? Przynajmniej tyle muszę się nauczyć. Administracja. Barak ósmy. Chyba ten hat najlepiej jest tłumaczony jako barak. Odlot, sala poświęcona gołębiom. To jest ciekawy budynek, ten hunt barak ósmy. Zaraz powiem dlaczego i jak tylko znajdę to miejsce, którego szukam. Alan Turing Office. W takich warunkach ci ludzie kiedyś pracowali. Chyba to jest biuro Alana Turinga. Zrekonstruowane. Żadnej opowieści. To chciałem znaleźć.
Rzeczywiście największym osiągnięciem teoretycznym Turinga było skonstruowanie maszyny Lorenza. Classroom. Klasa. To jest fajne. Zgromadzili rowery z epoki, którymi ludzie się poruszali. Biuro dalekopisów. Nic tu nie ma, oprócz wystawy. Idę dalej, teraz do muzeum. Nic tu nie ma, ale oczywiście w baraku było kino i można było obejrzeć film o inwazji, o roli. Belchery Park. Belchley Park. W inwazji. Dobrze, jestem w muzeum, barak B, a to jest maszyna Lorenza. No, mechanicznie skomplikowana, nawet bardzo skomplikowana. O, ma silnik elektryczny. Co to robiło? Proszę, nie dotykaj tych rzeczy. One są ponad 70-letnie.
jestem w radiostacji, można się pobawić. Dostrajać układ rezonansowy do nadajnika. Super. Tu jest inna zabawka. Przekręcam rotorem i tam się częstotliwość zmienia. Fajne. Demonstracja na żywo. Tu jest radiostacja amatorska. Strasznie leje. Czyli Narodowe Centrum Radiostacji z Lidziem. Te anteny, które tutaj mają, to należą do tego centrum. Amatorzy mają anteny, fajnie wszystko im działa. Także strasznie leje, także będę kończył zwiedzanie. O, z tej strony wylądowałem. Także chyba jeszcze idę na kawę, jest godzina 4:00. Będę kończył. Także zobaczyłem wszystko, ale jeszcze raz tutaj przyjadę, żeby zwiedzić Muzeum Komputerów. To jest osobna organizacja. Także to tyle na dzisiaj. Mogę już kończyć. Także tym razem padało. Jeszcze takie coś, co mi się przypomniało. Tutaj w tym ośrodku pracowało od 8 do 12 tysięcy ludzi. 75% to były kobiety. Były operatorkami tych wszystkich maszyn, tłumaczeń, transkrypcji, tej całej roboty. To był po prostu przemysł kryptograficzny. Także było ciekawie, ale wszędzie pamiętałem o Polakach, o roli, ich Turing zbudował tą maszynę, co prawda, ale ciągle powtarzają, że to w oparciu o współpracę z Polakami. To co Polacy tam wymyślili do 32 roku, potem nad tym pracowali, to Turing budował tę maszynę w oparciu o polskie doświadczenia. Także wszędzie jest na ten temat pisane. Ja już w Crowborough. W ramach dodatku chciałem dwie rzeczy dograć. Pierwsza rzecz to jest taka, że... już wiem. A propos, o co chodziło z tym błędem Niemca, tak? Który pozwolił złamać tą maszynę, którą się dowództwo niemieckie komunikowało ze sobą. Była maszyna, która się nazywała Lorenz. Była inna konstrukcja niż konstrukcja Enigmy. Facet, operator nadał wiadomość, która się składała z 4000 znaków. Tam był taka zasada, że każda wiadomość musiała być przesłana z innym kluczem. I operator przesłał z Wiednia do Salonik wiadomość, 4000 znaków, zmęczył się. Ale operator w Salonikach powiedział: słuchaj, coś nie tak odebrałem, nie? Prześlij mi to jeszcze raz. No i co do zasady, zasada jest taka, że on powinien ustawić nowy klucz i przesłać całą wiadomość ponownie, przygotować tą wiadomość, przesłać tą wiadomość alfabetem Morse. To jest męczące, tak? I proces długotrwały, więc gość zrobił dwa uproszczenia. Przede wszystkim nie zastosował nowego klucza, czyli
nie ustawił maszyny ponownie, a drugi zastosował skróty. Nie wiem, o co chodzi z tymi skrótami. Jeszcze nie do końca czaję, o co chodzi z tym ustawianiem klucza, bo to troszeczkę z tej wiedzy, którą w tej chwili mam, to mi się kupy nie trzyma. Ale generalnie to umożliwiło zrekonstruowanie architektury maszyny Lorenza. No i co zajęło tam Anglikowi, jednemu Anglikowi 10 dni. Także w ten sposób udało. Pewnie porównali te dwie wiadomości, bo one się nieco różniły od siebie. Zastosowanie tego samego klucza umożliwiało porównanie tego kodu pierwszego i drugiego. To nie jest takie szyfrowanie, jak my stosujemy obecnie, tylko że tam było szyfrowanie znak w znak praktycznie. Także w tej chwili zmiana jednego znaku w całej wiadomości powoduje kompletnie zmianę całego kodu szyfrującego, tego kodu wynikowego, zaszyfrowanego. W tej chwili, wtedy oni to robili tak znak po znaku. To znaczy wynik szyfrowania kolejnego znaku nie zależał od znaków poprzednich. W tej chwili my szyfrujemy tak, że każdy kolejny, wartość kolejnego znaku zależy od znaków, które poprzednio były nadane. Ani w Enigmie, ani w Lorencie takiego uzależnienia nie było. Więc im to umożliwiało zrekonstruowanie modelu maszyny Lorenza. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, tam pamięć o Polakach, wkładu Polaków w rekonstrukcję Enigmy i w ogóle w tej metodologii jest naprawdę silna. Dzisiaj miałem rozmowę z przewodnikiem. No to się mnie wypytywał o jak poprawnie wymawiać nazwiska i imiona tych Polaków, którzy byli no, polskimi, tak, łamaczami szyfrów. Jest memoriał, to sfilmowałem, ale to, że przewodnik się odpytywał, to znaczy, że przewodniczący ciągle i ciągle ludziom opowiadałem. I co dzisiaj jeszcze obserwowałem, to zwiedzający tam na filmach, jak oglądali wystawę, no też rozmawiali o Polakach, tak? Którzy ich wkładzie. To jest temat żywej dyskusji wciąż. No to tyle, to dwie raty teraz. Tam jeszcze będę chciał zwiedzić Muzeum Informatyki, czyli też przetwarzania komputerowego. Ale to jak będę znowu wracał do Leeds, to zajadę do Bletchley Park, żeby zwiedzić kolejne muzeum. Ale to na następny raz.